Witam w kolejnej części kursu, w której będziemy kontynuować nasze teoretyczne rozważania na temat normal map, na temat wektorów normalnych. W poprzedniej części wyjaśniłem, czym jest wektor normalny, w jaki sposób jest wyliczany, w jaki sposób liczbowo wektor normalny możemy wyrazić. W tej części zajmiemy się modyfikacjami wektorów normalnych i zaczniemy od najprostszych modyfikacji, czyli czymś, co się nazywa smooth shading. Czyli udawane wygładzanie naszej geometrii. Na początku jednak warto zadać sobie pytanie, po co tak w ogóle te wektory normalne nam są w grafice 3D? Wektor normalny jest podstawą do ustalenia kąta między danym punktem a promieniem światła, które pada na ten punkt. Wiadomo, że w zależności od tego, pod jakim kątem pada promień światła, zachowanie naszej powierzchni będzie różne. Tutaj mam bardzo prostą figurę, dwa połączone ze sobą trójkąty jedna płaszczyzna, druga płaszczyzna tak wyglądają wektory normalne do tych płaszczyzn. Scena jest oświetlona słońcem, mamy kierunek padania światła, i tutaj mam pomocnicze linie, ponieważ słońce nie jest światłem punktowym, tylko kierunkowym i te linie po prostu obrazują ten sam kierunek, ale w różnych miejscach w przestrzeni. I widzimy, że światło, promienie światła padają na tę powierzchnię, na tę płaszczyznę pod takim kątem. Tutaj mamy wektor normalny do tej płaszczyzny, a tutaj kierunek padania światła, i tu mamy jakiś kąt. A na tę powierzchnię światło pada pod takim kątem, i wektory normalne dla każdego punktu na danej płaszczyźnie, na danej powierzchni będą skierowane dokładnie tak samo. A wszystko wynika z faktu, że budujemy naszą geometrię, budujemy obiekty w przestrzeni 3D za pomocą mesza. A czym jest mesz? Zbiorem werteksów, punktów, które są ze sobą połączone, i każdy jeden mesz jest kanciasty. Za pomocą mesza nie jesteśmy w stanie stworzyć obłych powierzchni. Kula jest niemożliwa do stworzenia za, po za pomocą mesza. Zawsze będzie to zbiór płaszczyzn, gęściej bądź rzadziej ułożonych ale zawsze będą to płaszczyzny, tak naprawdę trójkąty. Niezależnie od tego, czy budujemy naszego mesza bazując na kładach wielokątach, i tak podczas renderu każdy mesz zostanie zamieniony na trójkąty. I teraz po to, żeby stworzyć wrażenie obłości, podczas renderu stosowany jest mały trik. Wektory normalne w poszczególnych punktach powierzchni są modyfikowane więc, mimo że zawsze mamy do czynienia z płaską powierzchnią, poprzez interpolację wektorów normalnych pomiędzy face'ami możemy uzyskać wrażenie gradientu, co spowoduje, że będzie nam się wydawało, że nie mamy kantu, tylko jakieś płynne przejście pomiędzy tymi płaszczyznami. Najprostszy przykład: mamy naszą małpkę. To jest jej geometria. Dosyć gęsto ułożone, przylegające do siebie płaszczyzny. Podczas renderu wszystko zostanie zamienione na trójkąty. Mimo, że płaszczyzny są dość gęsto ułożone, i tak widzimy kanciastość tego obiektu. I teraz, jeżeli nakażemy smooth shading, czyli wygładzanie, mamy coś takiego: wszystko się zrobiło obłe, ale to jest tylko trik stosowany podczas kalkulacji światła. Geometria jako taka się nie zmieniła, wszystko pozostało tak samo kanciaste, jak było. Wróćmy do naszej prostej figury i zobaczmy, co się dzieje z wektorami normalnymi w momencie uruchomienia opcji Smooth Shading. Spójrzmy na to z przodu i bez perspektywy, będzie trochę lepiej widać, co się dzieje. Mamy wektory normalne do płaszczyzn i po uruchomieniu opcji Smooth Shading wyliczane są normalne dla werteksów, które wynikają z uśrednienia wektorów normalnych płaszczyzn, które przylegają do danego werteksa. Więc wyliczane jest coś takiego. Znowu spójrzmy z przodu, taki jest wektor normalny dla tej płaszczyzny, taki dla tej płaszczyzny, więc tutaj został wyznaczony wektor normalny wynikający z uśrednienia tych dwóch. Jeżeli obrócimy sobie na przykład tą powierzchnię, widzimy, że tutaj jest wyciągnięta średnia. I takie coś robione jest dla każdego werteksa. Skomplikujmy sobie troszkę tę figurę, więc zostały wyznaczone. Sztuczne wektory normalne dla werteksów. I to, co się później dzieje, to dla każdego punktu na danej powierzchni, na danej płaszczyźnie, wyznaczany jest wektor normalny, który wynika z uśrednienia tych sztucznych wektorów normalnych dla, dla werteksów. Więc na tej powierzchni coś takiego się zadzieje, i to właśnie te wektory normalne, które już przestały być wektorami normalnymi. Będą użyte do kalkulacji światła w danym punkcie. I teraz tak, spójrzmy sobie na taką sytuację. Patrzymy na naszą małpkę, ona ma standardowy Diffuse Shader. Tutaj jest Viewport Shading, a tutaj widok renderowany. Jak zerkniemy na geometrię naszej małpki, widzimy, że jest ona zbudowana z składów z czworokątów. Ale tak jak powiedziałem, podczas renderu wszystko zamieniane jest na trójkąty. Jak tutaj się zbliżymy, to widać, że mimo, że na naszej geometrii myśmy wyznaczyli tylko czworokąt, to ponieważ te cztery punkty nie leżą na jednej płaszczyźnie, powierzchnia przez nie wyznaczona została podczas renderu zamieniona na dwa trójkąty. W tej chwili nie mamy żadnego wygładzania, to jest płaskie renderowanie i dopiero w renderze widzimy zamianę na te trójkąty. Tu w shadingu z widoku 3D nie widać tego, ponieważ tak naprawdę shading w widoku 3D oparty jest tylko i wyłącznie na normalnych. Tutaj nie ma żadnego światła, więc zamiany na trójkąty nie zobaczymy. Dobrze, zróbmy sobie wygładzanie, shade smooth. I teraz, jak wiemy, wektory normalne możemy sobie zobrazować, więc dodamy input texture coordinate i zobaczmy, to są wektory normalne. Wyrenderujmy to sobie i teraz możemy zobaczyć te wartości. Klikam lewym przyciskiem. Widzimy, że tu mamy wartości ujemne dla kanału czerwonego i zielonego. Przechodzę w tą stronę, kanał czerwony stał się dodatni, kanał zielony pozostał ujemny, także widzimy wektory normalne dla poszczególnych punktów na naszej powierzchni. Te wartości, które nam tutaj się pokazują, uwzględniają wszelkie modyfikacje wektorów normalnych, które robione są poprzez Smooth Shading, a jeżeli byśmy dodali jakąś normal mapę dla dodatkowych modyfikacji, to to również byłoby tutaj uwzględnione. Ale istnieje również możliwość zobaczenia prawdziwych wektorów normalnych, to znaczy wektorów normalnych, które wynikają tylko i wyłącznie z geometrii. Nie mam dostępu do tego tu, w naszym tekście Coordinate Node, ale jest jeszcze coś takiego jak Input Geometry i tu, jak się przybliżymy, widzimy mamy Normal, ale również True Normal. Zobaczmy Normal, więc to jest dokładnie to samo, co widzieliśmy wcześniej. Ale jest jedna duża różnica pomiędzy Geometry Node i Texture Coordinate Node, ponieważ tutaj wszystko jest wyliczane w przestrzeni świata, natomiast to jest wyliczane w przestrzeni obiektu. Więc jeżeli teraz patrzymy sobie na Normal Output naszego Geometry Node, jak zaczniemy obracać nasz obiekt, to widzimy, że wektory normalne się zmieniają, dlatego że powierzchnia jest inaczej obrócona względem świata. Jeżeli spojrzymy na normal output tego noda, texture coordinate, możemy obracać naszym obiektem do woli i widzimy, że te wektory normalne są przytwierdzone na sztywno do obiektu, ponieważ to jest wyliczane w przestrzeni obiektu. Dobrze, ale w naszym przypadku mamy wyzerowaną rotację naszego obiektu. W związku z tym, ten normal i ten normal to będzie dokładnie to samo. Ciach. I widzimy, że nie ma żadnej różnicy. Ale spójrzmy teraz na True Normal, Ciach, i tu widzimy wektory normalne, które wynikają tylko i wyłącznie z geometrii, po uwzględnieniu zamiany wszystkiego w silniku renderującym na trójkąty. Więc tutaj mamy Normal, wszystkie triki w shadingu są uwzględnione, a tutaj True Normal, czyli prawdziwe wektory normalne. Takie to się właśnie cuda dzieją w silniku renderującym. Tak jest kalkulowane światło. Mimo, że każda geometria, z którą mamy do czynienia, jest kanciasta, za pomocą modyfikacji wektorów normalnych jesteśmy w stanie stworzyć wrażenie obłości. To co pokazałem, dzieje się automatycznie, wystarczy włączyć opcję smooth shading i już, ale oczywiście my posuwamy się nieco dalej, ponieważ nakładamy normal mapy na obiekty, a normal mapa jest niczym innym jak mapą modyfikacji wektorów normalnych, które wynikają z geometrii i z rodzaju shadingu, czy to jest smooth shading, czy flat shading. W następnych częściach przyjrzymy się nieco dokładniej naszym normal mapom, przyjrzymy się wartościom pikseli Wspomniałem w pierwszej części o różnicy między color i non-color data, bez wyjaśnienia o co chodzi. Tym również się zajmiemy. Wprowadzimy sobie pojęcie tangent space także jeszcze parę ciekawostek pozostało nam do omówienia.